Oswój to 3-letni projekt Teatru 21, adresowany do animatorów kultury, nauczycieli oraz uczniów warszawskich szkół. Odsłona dla nauczycieli i animatorów kultury w tym roku odbyła się w Teatrze Studio. Wzięło w nich udział kilkanaście osób, które w cyklu warsztatów pracowały na temacie inności, niepełnosprawności oraz różnorodności. Nasze warsztaty były prowadzone przez artystów współpracujących z Teatrem 21 oraz pedagogów teatru. Podczas warsztatów dla nauczycieli artyści współpracujący z Teatrem 21 oraz pedagodzy teatru dzielą się doświadczeniem pracy nad spektaklami teatralnymi z bardzo różnorodną grupą. Oprócz tego inspirujemy do własnych poszukiwań metod i pracy oraz dzielimy się takim doświadczeniem pracy na tematach społecznych za pomocą teatru. Tytuł mojego warsztatu to Horyzont zdarzeń i przestrzeń wspólna. Właśnie co z nim zrobić, jak ją zagospodarować, jak znajdować się w tej przestrzeni wspólnej w momencie, kiedy jest dużo innych osób i każdy ciągnie w swoją stronę. To, co dzisiaj udało się zrobić, to myślę, że to było pierwsze spotkanie tej grupy, to myślę, że udało nam się bardzo silnie zintegrować, spotkać ze sobą, wejść w komunikację i to nie tylko taką werbalną, chociaż bardzo dużo rozmawialiśmy, ale też właśnie na poziomie ciała. Cała pierwsza część warsztatów to była oparta na dotyku. Troszkę się obawiałem tego, dlatego że to jest 21 osób, które się nie znały wcześniej. I zawsze w takich sytuacjach, jeżeli zaczynasz od dotyku i do czasu takiego bardzo intensywnego, bo ktoś na kimś czymś leżeć, czy też po prostu dotykać, wybierać miejsca, w których ma jakby dojść do tego dotyku, to są rzeczy, które często zadekają osoby. Natomiast mam takie poczucie, że od początku tych zajęć cała ta grupa miała taką energię, takiej otwartości. Jestem po prostu ciekawa takich rzeczy. Ciekawa jestem pracy innych osób, pracy ludzi, którzy na co dzień jakby są profesjonalistami, pracują. Ja pracuję na co dzień w szkole, tak? Więc jakby teatr jest taką dodatkową moją rzeczą, którą robię. Spotkanie tych wszystkich kobiet tutaj było dla mnie po prostu fascynujące. Wszystkie są cudowne, inspirujące, każda jest inna. I już samo to spowodowało, że nie wiem, ja zyskałam bardzo wiele. Bardzo inspirujące dla mnie to było, szczególnie właśnie te zajęcia ruchowe z Rafałem Urbackim i z Justyną Wielgus. Zdecydowałam się na warsztaty, ponieważ marzę o tym, żeby założyć teatr tańca dla kobiet z niepełnosprawnościami. Taki teatr, który rodziłby się z buntu na taką rzeczywistość, jaka dotyka kobiety z niepełnosprawnościami. I nie wyobrażam sobie, żeby na takich warsztatach nie pojawiła się osoba z niepełnosprawnością, która też jakby pracuje z osobami z niepełnosprawnością. Także w imię takiej zasady, nic o nas bez nas. Rzeczywiście ważne to dla mnie było, żeby tutaj być i bardzo się cieszę, że skorzystam i byłam. Warsztaty, które prowadziliśmy razem z Justyną Sobczyk, miały dzisiaj podwójny cel. Z jednej strony chodziło o to, żeby wrzucić grupie dodatkowe narzędzia, które są związane z pracą z dźwiękiem, pracą z muzycznością, pracą z myślenia o dźwięku i muzyczności w ich później pracy teatralnej i z grupami. A z drugiej strony ten warsztat miał na celu podsumować te wszystkie wątki, które pojawiły się w ciągu trwania całego cyklu warsztatów Oswój. Tytuł tego warsztatu brzmiał Wielogłos i rzeczywiście takim podstawowym założeniem było z jednej strony trochę wyjść z narzędzi dźwiękowo-muzycznych i uruchomić ten wielogłos, tak żeby on namacalnie się tam pojawił na tym naszym warsztacie, czyli żeby użyć swojego głosu, żeby uruchomić jakieś myślenie trochę o partyturze, o takiej dramaturgii muzycznej,
jak pewien język można później zapisać i później wykorzystać do jakiegoś kolejnego działania, czyli jak transponować pewne informacje albo jak transponować pewne sytuacje. No i podsumowaniem tego warsztatu była taka próba zebrania wszystkich rzeczy, które zostały wypracowane w trakcie spotkań z innymi prowadzącymi i wrzucenia to w taki jakiś taki proces twórczy, kreacyjny i mieliśmy tutaj taką 45-minutową potężną improwizację, która była lekko moderowana i później próbowaliśmy to wyciągać z tego obrazu, który powstał, z tej sytuacji, która powstał, rzeczy, które wydają nam się, że są interesujące i można je wykorzystać w przyszłej pracy. Ja studiuję reżyserię, więc dla mnie cały ten cykl warsztatowy był bardzo cenny, jeśli chodzi o zbieranie doświadczeń i być może poszerzanie sobie pewnego gustu. Od dłuższego czasu nie miałem styku z tą, nazwijmy to, kulturą, kulturą ludzi zajmujących się w ogóle osobami niepełnosprawnymi, a jest to bardzo interesujące, ponieważ zawsze ten punkt widzenia jest zupełnie inny niż to, co my widzimy na co dzień. On ma bardzo tendencyjny sposób patrzenia, a fajnie jest jednak poszerzyć sobie horyzonty, bo to zazwyczaj przynosi bardzo fajne efekty. Pracuję ponad 20 lat już w oświacie, w różnych szkołach i gdzieś tam zawsze ten teatr był obecny. Każde warsztaty spowodowały jakby otwarcie kolejnych drzwi, dotknięcie jakichś takich tematów, których ja wcześniej nawet nie przeczuwałam, że będą, tak? Bardzo mi się podoba właśnie podejście ze strony ciała, podejście ze strony głosu, jakby wczucie się w to, kim może być reżyser, w jaki sposób reżyser może pracować z grupą, improwizacja w teatrze, budowanie scenariusza z niczego, z tego, co przynoszą z sobą aktorzy i jakby też takie właśnie zaufanie do tego, że aktor ma coś do powiedzenia i wysłuchanie tego właśnie, danie tej przestrzeni aktorowi. Mam ten niedosyt, bo chciałabym jeszcze.